Witam Państwa, Michał Trzeszniewski. To jest program Wolne Głosy Zagranica. Czy nowy polski rząd KO Trzeciej Drogi i Lewicy, jeżeli oczywiście powstanie, zgodzi się na federalizację Unii Europejskiej? O tym będziemy rozmawiać, a jest z nami pan Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pozdrawiam ze Strasburga. Za nami wybory do Sejmu i Senatu, ale to nie koniec ostrej politycznej walki. W ciągu najbliższych kilku miesięcy na pewno jeszcze będzie gorąco. Mianowicie warto odnotować, że w przyszłym roku, w 2024, odbędą się wybory i samorządowe, i do Parlamentu Europejskiego. W kwietniu odbędą się wybory samorządowe, a w czerwcu wybory do Europarlamentu. Europarlament kojarzy się wielu z Polaków z debatami na temat Polski, z niewiążącymi rezolucjami. Natomiast zapytam tak na początku, po to, żeby trochę odnotować ten fakt, że niedługo odbędą się takie wybory, czy te wybory do Europarlamentu, które odbędą się za 8 miesięcy, są ważne. Są, no, może oczywiście nie tak ważne jak te do Sejmu, ale mimo wszystko mają duże znaczenie dla polskiej racji stanu. Są arcyważne. Arcyważne, powtórzę, dlatego że na naszych oczach trwa przebudowa traktatów Unii Europejskiej. Na naszych oczach odbywają się już takie konferencje, które mają jakby uzasadnić, że tamte traktaty nie mają sensu, że nie da się dalej tak działać. Trzeba pogłębiać więzi, współpracę i solidarność. No ale to pogłębianie polega na tym, że ma powstać jednolite państwo, powiedzmy europejskie, pod batutą niemiecką. I bardzo politycy lewicy, liberałowie, także IPP, w tym Platforma Obywatelska, śpieszą się z budową tego państwa. 25 października, czyli za powiedzmy 10 dni, będą głosowania w Komisji Konstytucyjnej nad pogłębianiem tych traktatów i zobaczymy, jak zachowa się właśnie przedstawiciel, czy przedstawiciele, jak zachowają się przedstawiciele PSL-u, czy właśnie Platformy Obywatelskiej i Lewicy w tej sytuacji, kiedy tam wprost się będzie głosowało już na odejście od jednomyślności w kluczowych decyzjach. No i będą takie propozycje jak wspólna polityka zagraniczna, wspólna polityka podatkowa, 15 komisarzy, i to komisarze będą wybierani, takie są zamiary, nie z każdego kraju, tylko z niektórych krajów, a więc będzie duże ograniczenie liczby komisarzy. Więc to wszystko się dzieje na naszych oczach i teraz wyborcy polscy, ci, którzy za Platformą Obywatelską głosowali, którzy uwierzyli w te bajki Donalda Tuska dotyczące wyłącznie dobrobytu płynącego z Unii Europejskiej, to wszystko po prostu teraz powinno podlegać, że tak powiem, odpowiedniej ocenie. Niech ci ludzie, którzy oddawali głos za niszczenie polskiej konstytucji i polskiej państwowości, teraz rozliczą Donalda Tuska, który będzie tak najprawdopodobniej tak głosował wraz ze swoimi przyjaciółmi, mówię tu w pewnym sensie w cudzysłowie, z IPP, z Platformy Obywatelskiej, że no te stare traktaty, w których narody i państwa są równorzędne, nie będą już w stanie zatrzymać zmian, w myśl których dominacja niemiecka i francuska w Unii Europejskiej będzie przesądzała o wszystkim. Pośle, chodzą takie plotki, że Donald Tusk miałby znowu opuścić nasz kraj i, jak mówią niektórzy, uciec do Brukseli. Mianowicie mówi się o tym, że Donald Tusk ma być kandydatem europejskiego mainstreamu, Europejskiej Partii Ludowej, na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Tym samym zastąpiłby obecną Ursulę von der Leyen, obecną przewodniczącą Komisji Europejskiej. Czy pan słyszał te plotki w kuluarach Europarlamentu? W kuluarach Europarlamentu jest dużo plotek i dużo informacji. Oczywiście jedne się potwierdzają, inne nie, ale i o tej sytuacji słyszałem. Nawet słyszałem, że pan Donald Tusk bardzo by chciał już uzyskać taką nominację. No oczywiście to chyba trochę burzy to koalicyjne porozumienia tu w Parlamencie Europejskim. Niemniej jednak coś na rzeczy jest. Wiele wskazuje na to, że to obecna opozycja utworzy nowy rząd, rząd KO Trzeciej Drogi i Lewicy. Rozmawiałem przed chwilą z redaktorem Łukaszem Jankowskim, redakcyjnym kolegą, który stwierdził, że można by było publicystycznie określać ten nowy rząd centrolewem. Będzie po prostu krócej w rozmowach dotyczących właśnie tego typu spraw politycznych. Natomiast z czym może się wiązać to, że rząd
centrolewu objąłby władzę w Polsce, jeżeli chodzi o sprawy europejskie. Wiemy, że ważny jest Europarlament w podejmowaniu decyzji, ale kluczowe są decyzje rządów poszczególnych państw. Co może się zmienić, jaka może być polityka nowego, ewentualnego nowego rządu, jeżeli chodzi o sprawy europejskie? No więc na pewno będzie duże ustępowanie wpływom niemieckim, to jest pewne. Zapewne także ten nowy rząd składający się tak naprawdę z 3 partii, ale w sumie z 11 partii, będzie szukał jakiegoś taniego poklasku tutaj w Brukseli, żeby zaistnieć na arenie międzynarodowej. A to będzie groziło przyspieszeniem polityki klimatycznej. No dziś mieliśmy już pierwszą przymiarkę, ponieważ odbyło się głosowanie w Parlamencie Europejskim nad tym, czy pomagać producentom silników do samochodów, na przykład na wodór, czy na gaz, czy na biopaliwa, czy po prostu dać możliwość wszystkim konkurowania ze sobą. I Platforma Obywatelska i PSL właśnie głosowały za tym, żeby promować tylko silniki elektryczne. Myśmy jako EKR głosowali przeciwko takiej rezolucji, bo uważamy, że to kupujący samochód sobie będzie decydował o tym, czym chce jeździć i w jakich warunkach. Więc to będzie po prostu taki wyścig tych koalicjantów taka służalczość względem najsilniejszych państw w Unii Europejskiej. Polska do tej pory była pewnego rodzaju przeszkodą w tworzeniu tego federalnego wielkiego państwa europejskiego. Donald Tusk natomiast przyjmie zupełnie inną retorykę i chętnie odda wszystko Unii Europejskiej, nawet i te zasoby złota, które mamy tak skrzętnie zgromadzone, podwojone w ostatnich latach, te rezerwy walutowe nasze, chętnie odda, byle się przypodobać właśnie Unii Europejskiej i otrzyma za to zapewne jakąś gratyfikację w postaci stanowiska. No właśnie, co jeszcze może za to otrzymać? Partie opozycyjne w trakcie kampanii wyborczej obiecywały, że tuż po wyborach, jeżeli wygrają, odblokują pieniądze z KPO, z Krajowego Planu Odbudowy. Przypomnę, że chodzi o prawie 160 miliardów złotych, w tym 100 miliardów dotacji, ponad 50 to są pożyczki preferencyjne. Donald Tusk mówił nawet, że dzień po wyborach te pieniądze do Polski przypłyną. Na razie ich jeszcze nie widzimy. Natomiast czy to będzie na tyle łatwa sprawa, że Donald Tusk po prostu na ładne oczy czy na uśmiech te pieniądze uzyska, czy jednak może tutaj wiele się wydarzyć? No powoli, to właśnie jest 2 dni po wyborach, a my już słyszymy, że te wszystkie programowe zapowiedzi Donalda Tuska to były przenośnie. Więc nie mamy 100 konkretów na wybory, tylko 100 przenośni, zdaje się. Więc no nie, nie będzie tak, jak mówił Donald Tusk, że bardzo szybko na pstryknięcie palca on o te pieniądze odzyska. Powiedzmy sobie tak, jest 8 krajów w tej chwili w Unii Europejskiej, które nie otrzymały ani jednego euro z tych planów na plany odbudowy. W tym także Niemcy nie otrzymały ani jednego euro. Ale także Holandia, także powiedzmy Szwecja i kilka jeszcze innych. I wobec tego mamy taką oto sytuację, że biurokracja unijna trzyma pieniądze, zadłuża się potwornie w tej chwili Unia Europejska. Wyliczenia są takie, że zabraknie w tym roku, w 2023 roku pieniędzy na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na krajowe plany odbudowy, bo proszę pamiętać, że te 750 miliardów euro długu, który systematycznie jest zamieniany na w tej chwili, który jest poprzez obligacje wypuszczany na rynek, to wszystko działa tak, że jak mówią eksperci, w roku 2058, to jest najnowsza informacja, zadłużenie Unii Europejskiej z tytułu spłaty samych odsetek od KPO wyniesie 220 miliardów euro. To jest no, niewyobrażalna suma, same odsetki, a gdzie spłata kapitału? Stąd też dwoją się i troją w tej chwili brukselscy biurokraci, żeby przygotować taką narrację na Radę Europejską. Ona będzie w październiku 25-27, żeby no, może poszczególne kraje zrzuciły się na te nowe potrzeby związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, czyli mówi się o potrzebie dodatkowej składki po to, żeby na przykład pomóc Ukrainie, czyli będzie to tak, pani von der Leyen albo pan Tusk zawiozą pieniądze na Ukrainę i powiedzą,
że to Unia dała. Nieprawda. Te pieniądze dają poszczególne kraje, ale ja nie wiem na przykład, czy te kraje złożą się na tę pomoc. Przypominam, chodzi o 50 miliardów euro pomocy, które Unia obiecała Ukrainie na funkcjonowanie państwa, bo to nie są pieniądze na odbudowę. To jest tylko po to, żeby to państwo jakoś tam działało. My oczywiście popieramy to takie działania, tylko chcemy powiedzieć tak, że my też niechętnie będziemy dokładać z własnego budżetu te pieniądze, a Unia mogłaby i Komisja Europejska mogłaby lepiej gospodarzyć tymi środkami, które ma, bo wydaje bardzo dużo pieniędzy na politykę genderową do Afryki, do różnych innych, na różne inne działania no, związane niby z równością kobiet i mężczyzn, na promocję gender. A na tę chwilę, dzisiaj, pieniędzy dla Ukrainy, tych 50 miliardów nie ma. Zobaczymy, co się stanie na Radzie Europejskiej. Wygląda na to, że będzie zaciągnięty kolejny dług, czyli zadłużenie Unii Europejskiej będzie bardzo mocno wzrastało. I tu jeszcze jedna uwaga do tych zmian o traktatach europejskich. Otóż do tej pory Unii Europejskiej nie wolno było się zadłużać. Prawnie było to usankcjonowane. Z wyjątkiem tych pieniędzy na KPO, no ale każdy rozumie, że był dramat covidowy, trzeba odbudować gospodarkę i tu się Unia zadłużyła. Natomiast teraz po zmianie traktatów będzie propozycja, żeby Unia mogła się zadłużać. Czyli rządząca lewica, socjaliści, liberałowie będą brali kredyty po to tylko, żeby realizować własne polityki, żeby mamić ludzi i wyborców, że w Unii, że dzięki Unii państwa europejskie mogą lepiej funkcjonować, no ale w którymś momencie ta bańka musi pęknąć. W którymś momencie Unia straci wiarygodność finansową. Agencje ratingowe przestaną dawać pieniądze Unii Europejskiej, bo kraje powiedzą, no my nie chcemy takiej komisji, która cały czas zadłuża nas. Wobec tego gdzieś to zatrzymanie się w zadłużaniu musi nastąpić, no ale najlepiej to właśnie zrobi ta grupa polityczna, która jest grupą eurorealistów. Ta grupa, która może w czerwcu przyszłego roku, 9 czerwca będą wybory, odegrać ważną rolę i zwiększyć swój stan posiadania foteli w Parlamencie Europejskim. I tak się zapewne zadzieje, bo widzimy, że sceptycyzm wobec Unii takiej zadłużonej, takiej Unii i zideologizowanej jest coraz większy. I w Niemczech, i we Francji, i w Polsce, i w innych krajach skandynawskich, więc mam nadzieję, że damy radę powstrzymać ten niemądry kurs na zadłużanie. No właśnie, Unia Europejska forsuje zniesienie prawa weta w polityce zagranicznej i w polityce bezpieczeństwa. Z drugiej strony partie, które tworzą w Niemczech koalicyjny rząd, w umowie koalicyjnej zapisały, że będą dążyć do federalizacji Unii Europejskiej, do przekształcenia Unii Europejskiej w federacyjne państwa europejskie. Jak rozumiem, jest coraz większa presja na to, żeby do tego doprowadzić. I pytanie, z jakimi ryzykami Federacja Europejska by się wiązała dla Polski, ale tutaj musimy już postawić kropkę. Mam nadzieję, że na to pytanie odpowiemy w innym programie. Bardzo dziękuję. Pan Bogdan Rzońca, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.